Привет, друзья! Dzisiaj kontynuacja tematu Soda Stream. Soda Stream, tu mam wodę, Bumble Wedę. Tu wkleję filmik do maszynki, którą sobie kupiłem do gazowania wody. Co i jak tam dokładnie wszystko wyjaśniałem. I też wspominałem w tym filmiku, że chcę kupić sobie szlauch do napełniania i samodzielnie napełniać kartusze. Kartusz zaraz pokażę. Powiem też, czemu go nie ma tutaj w tej chwili na filmie. Ale kupiłem od Chińczyka szlauch do napełniania. Szlauch z jednej strony ma podłączenie do właśnie kartusza SodaStream. Ma też taki odpowietrznik. Z drugiej strony ma podłączenie do dużej butli z dwutlenkiem węgla. Jest też jakiś tam manometr. Szlauch jest taki dosyć solidny, ma taki sprężynowy oplot. Ogólnie dosyć fajnie to wygląda. To jest jedna rzecz, którą kupiłem. A druga to, jak to kiedyś taki jeden Słowak powiedział, kiedy pojechałem naprawiać na Słowacji samochód, bomba. Tam miałem butlę z gazem w samochodzie, strasznie się tego wystraszył. A tutaj kupiłem, a tu jest inna bomba, tu jest bomba, butla CO2. Butla CO2 to jest butla 5-kilogramowa, czyli chyba 8 litrów pojemności. Kupiłem to na Elixie. Nowka Funkiel nieśmigana. Butla kosztowała mi jakieś 140-150 zł. Coś koło tego. Ktoś to sprzedawał. Kupił sobie i nigdy w życiu nie użył. Butla była oczywiście pusta. Pojechałem ją napełnić. Za napełnienie dałem 33 zł. Więc mam w tej chwili 5 kg dwutlenku węgla. Te 5 kg dwutlenku węgla powinno starczyć na co najmniej 10 napełnień kartusza gazowego, kartusza z dwutlenkiem węgla do Soda Streamu. Tak to wygląda, to jest cały potrzebny sprzęt, czyli butla i ten szlauch, no i oczywiście teraz kartusz. Będę to robił pierwszy raz, więc od razu podkreślam, nie jest to żaden instruktaż. Chcę zobaczyć, jak to zagryzie, czy to się da, czy to się nie da. Zaraz jeszcze wyciągnę sobie wagę, żeby sobie to na bieżąco ważyć i wiedzieć, czy to się dobrze napełnia, czy nie. Całość nie wydaje się skomplikowana, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Kartusz SodaStream trzymam w lodówce, w zamrażarce. Już zaraz wyjaśnię dlaczego. Kartusz był w zamrażarce, ponieważ mam w tym kartuszu zawór jednostronny, który teoretycznie nie daje się napełnić, ale z informacji, które znalazłem, przy delikatnym otwieraniu zaworu oraz przy mocnym schłodzeniu tego kartusza, podobno daje się napełnić do 100% pojemności. Sprawdzimy, zobaczymy, przetestujemy. Do akcji oczywiście musi wjechać waga. Pusty kartusz ma 750 gram. Waga gazu jest 425 gram. Czyli jak łatwo obliczyć, całość powinna mieć 1170 gram. 1170 gram powinno ważyć razem napełniony kartusz z kartuszem. Zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, jak to się uda. Nic, montuję i spróbujemy. Szlauch przykręca się do butli. Ta moja butla jest bez tak zwanego syfonu, czyli będę musiał ją obrócić do góry nogami w celu napełnienia, tak jak butle z gazem LPG, z propan-butanem. Identyczny sposób postępowania. Tu mamy dokręcone. Druga część, trzeba pamiętać o tym, żeby zawór był maksymalnie otwarty, a odpowietrznik zamknięty. Kręcamy kartusz. Ok, całość mamy podłączoną. Teraz procedura jest taka. Tu oczywiście zamknięte. Wkręcamy ten zawór do oporu. Tak, żeby odblokował nam tutaj zawór, ten, który jest w kartuszu SodaStream. I przy tego typu zaworze jednostronnym, bardzo delikatnie, powoli odkręcamy gaz z dużej butli. I zaczynamy przelewać.
szczerze słyszę, że gaz leci, gaz się przelewa. Zobaczymy, jak to na wadze będzie wyglądało. Ale słyszę, że leci. Nie wiem, czy to się uda. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy za szybko nie otworzyłem tego zaworu. Mogło tak być. Zobaczymy. Kartusz robi się cięższy. No nie wiem. Sprawdzę w ogóle, czy to się przelewa, czy nie. Zakręcimy. To popuszczamy. Odpowietrznik. No dobra, udało się wtłoczyć 945, znaczy kartusz po załadowaniu ma łącznie 945 gram, czyli udało się wtłoczyć, jakieś 220 gram gazu, czyli połowę, niewiele. Wynik nie jest tak dobry, jak się spodziewałem. Muszę nad tym jeszcze popracować. Jeżeli macie jakieś metody i sposoby na to, żeby to zadziałało lepiej, to dajcie proszę znać, bo pierwsza próba napełnienia połowicznym, no prawie że sukcesem się zakończyła, ale to mimo wszystko jest trochę mało, bo tak jak mówię, powinno być 400 gram. Także ot, sama przetoczka, sam szlauch, jak widzicie, cały się zaszronił. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś tak zaczął mocno pyrchać gazem. I proszę o, dosyć mocno jest zaszroniony. Problem okazał się... Problemem okazał się ten oto zawór. Za słabo był dokręcony, on dosyć mocno... Jeszcze chyba nawet trochę popuszcza. Także muszę go mocno jakoś dokręcić. Coś tu jest nie tak z tym zaworem na tej butli, nowiutka butla, a popuszcza, także ot. No ot, tyle na dzisiaj, pierwsza próba, sukces połowiczny, jakieś tam problemy techniczne będziemy udoskonalać, w każdym razie da się, aczkolwiek nie tak dobrze, jakbym chciał, żeby się dało. Powalczymy, pomyślimy, jak ktoś ma jakieś sugestie, to bardzo proszę o podesłanie. No i tyle. To chyba na dzisiaj wszystko. Paka, druzja. Paka. Do встречи.